Witam wszystkich telewidzów w nowym programie Film As. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy zajmować się pozycjami filmowymi. Nie tylko nowościami, bo w każdym odcinku omówimy jeden film z klasyki. Dzisiaj będzie to... Gdzie mój nóż? Co się stało z moim nożem? Spokojnie. Na moim jachcie nic nie ginie. Ja nie mówię, że zginął, tylko pytam, gdzie jest. W mojej kieszeni. Dlaczego pan go schował? Pan myśli co? Ze strachu przed panem. Jakbym chciał coś zrobić, to i bez noża bym sobie poradził. No i pan odda nóż. Weź go sobie. Niech mi pan odda nóż. A? No daj, no! Skacz! Ty! Masz tu jeszcze jeden. Masz! Nie wypływa. Słyszysz? Nie wypływa. Bądź spokojna. Umie pływać. Ale przecież on mówił, że... Kłamał! Polski dramat psychologiczny, który powstał w 1962 roku. Cóż była to za ekipa? Reżyseria Polański, muzyka Komeda, a zdjęcia Lipman. Spod trójcy tych rąk nie mogło wyjść nic złego. Andrzej, dziennikarz, wraz ze swoją piękną żoną postanawiają wyjechać na jeden dzień nad jezioro. Na jak? Po drodze zatrzymują się, aby zabrać młodego autostopowicza, chłopaka. Tak go nazywamy, bo do samego końca nie wiemy, jak ma na imię. Zapraszają go na jacht, a na wodzie dochodzi do rywalizacji między mężczyznami w sferze siły, intelektu. Andrzej, stateczny mężczyzna, który lubi swoje łatwe, mieszczańskie życie, konfrontuje się z młodym idealistą i buntownikiem. Cała akcja rozgrywa się na jednym planie, w łódce. Na szczęście widz w ogóle nie odczuwa ani znużenia, ani znudzenia. Film na szóstkę. Mój kolejny typ
To nowy film z Benem Affleckiem, wyreżyserowany przez mistrza dramatu, Davida Finchera. Ja jednak nazwałabym ten film komedią psychologiczną. Od samego początku nie mogłam powstrzymać śmiechu. Dialogista, jak również główna obsada, wykazała się ogromnym kunsztem komediowym. Wśród publiczności można było wyczuć lekkie skołowanie, bo nie wiedzieli, czy mają lubić jednego z małżonków, czy może jednak drugiego. Zmieniało się to właściwie przez cały film. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. You can't go on like this. Why, it's not good enough for you? It's not even close. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Stay back, everybody, stay back. I did not kill my wife. I am not a murderer. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta, młoda małżonka w przeddzień swojej 5. rocznicy ślubu znika bez śladu. Wszystkie podejrzenia spadają na męża, który wraz ze swoją siostrą, z którą jest bardzo blisko, stara się udowodnić swoją niewinność i rozwiązać zagadkę. Film na piątkę. Miastem 44 zajmować się nie będziemy. Ale za to omówimy inny polski film. Bogowie. Niech mi pan powie, czy on z tym nowym sercem nie będzie inny. Czy pacjentka miała jakiekolwiek szanse przeżycia, gdyby wstrzyma pan operację? Było jedno rozwiązanie, które można było wdrożyć i ją uratować. Nie mamy prawa do eksperymentu. Czy pan nie widzi, że on mnie odpuści? Czy wy tego nie widzicie? Ja i tak robię, co chcę. No i dlatego z tobą rozmawiam. Przecież dobrze wiesz, że serce w naszym kraju jest relikwią. No i tak to jest, no. Starzy się boją, młodzi nie mogą. Nic nie zrobisz, jak ktoś chce odejść. Ile mu dają procent szans na przeżycie? 10? Mniej. Uwaga! Dostałem propozycję własnej kliniki. Jak pojedziesz, to się z tobą rozwiodę. Co, jakieś drobne kłopoty? A z samymi łóżkami to możemy burdel zrobić, a nie klinikę kardiochirurgiczną. Pan jest tym wariatem ze skalpelem? Zostanie pierwszą matką w Polsce, której lekarz zadaje takie pytanie. Jego serce może żyć w kimś innym. Tracimy go, przejście! Skalpel, otwieramy go. Kim pan jest? A przechodziłem tędy. Mamy zgodę rodziny, komisji i prokuratora. Zadzwońcie do waszych rodzin. Dzisiaj nikt na nas nie wraca do domu. Wypierdalaj z mojej kliniki. Już. Chyba nie operował. Zbyszek, co tu odpierdalasz? No nie ma szans. A jak ze mnie nie wyjdzie, będzie pan próbował dalej? Społeczeństwa polskiego, tym razem gra doktora Religę. Historię pierwszego przeszczepu serca zna każdy z nas. Jakie okoliczności towarzyszyły temu przedsięwzięciu? Ogromna ambicja i samotność geniusza, który musiał sam stanąć przeciwko swoim mentorom, aby rozpocząć rewolucję medyczną w Polsce.
co musiał poświęcić, aby osiągnąć ten cel? Tego wszystkiego dowiemy się w filmie Bogowie. Czwóreczka. I used to be just like you. Vulnerable, uncertain, frightened of death. Then everything changed only 12 hours ago. Please, help, what is it? I haven't done anything. I'm begging you, please. We slipped a packet of something very special into your stomach, and you're going to transport it for us. Comply with the rules, and nobody gets hurt. I'm not in the mood. It is said that we humans only use 10% of our cerebral capacity, but... what if there was a way of accessing 100% of our brain? What might we be capable of? Yes? Professor Norman, I just read all your research on the use of the brain's capacity. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I'm able to do things I've never done before. I feel everything, and I can control the elements around me. That's amazing. We need to meet. Believe me. The chemical is allowing her to unlock new areas of her brain. She has abilities. They cannot fall into the wrong hands. Time to go, then. Miss, don't move. I need you to put your hands up, please. Her brain capacity is increasing by the minute. What happens when she reaches 100%? I have no idea. But she is the key to everything. I'm gonna drive. Hey, hey, hey! No, this is a police car. Scarlett Johansson. Muza Woody'ego Allena tym razem zagrała u Luca Bessona. Muszę przyznać, że ta aktorka nie należy do moich ulubionych i tym filmem również nie podbiła mego serca. Status filmu podbija jednak Freeman. Lucy zostaje namówiona przez swojego chłopaka do oddania pewnego pakunku jednemu z biznesmenów. Nim zorientuje się, co jest w tej paczce, zostaje porwana i przetrzymywana przez niejakiego pana Younga, który również wydaje polecenie, aby ten pakunek wszyć jej pod skórę. Trucizna rozpuszcza się, a Lucy dostaje niesamowitych możliwości, o których nie śniło się nawet filozofom. Film oceniam na truje, z plusem na zachętę. Mówiła Monika Stalewska.